Bądź uczciwy w myślach i czynach, a Bóg ci to wynagrodzi. To słowa, motto, które przyświecało Johannowi Gottfriedowi Frenzlowi. I w dzisiejszym odcinku chciałbym Państwu opowiedzieć o historii firmy Frenzel, bardzo zasłużonej dla miasta. Jestem w budynku, który został wzniesiony pod koniec XIX wieku. Był to budynek administracyjny nowych zakładów, które nosiło nazwę założyciela, czyli wspomnianego Johanna Gottfrieda Frenzla. Tutaj jest wspaniały witraż przedstawiający logo firmy, w którym, jak widać, jest czółenko uskrzydlone. Uskrzydlone nie przypadkiem, wszak firma Frenzel była firmą, która oferowała swoje produkty na całym świecie, a jednym z głównych odbiorców w XIX wieku były Stany Zjednoczone. W tym logo widać także litery F jak Frenzel i S jak Zorał, czyli żary. Ale historia firmy wcale nie zaczyna się w żarach, bo nie w żarach urodził się założyciel firmy. A gdzież to on się urodził? Ano, urodził się w Zibern, czyli w Drozdowie. Drozdowie, który... Drozdów dzisiaj leży w powiecie żarskim, niedaleko stosunkowo Żar, natomiast na początku wieku XIX wcale nie znajdował się w granicach ziemi żarskiej. Mianowicie leżał w powiecie żagańskim. Tak więc na ziemi żagańskiej zaczyna się historia firmy. Tamto 4 maja 1800 roku urodził się Johann Gottfried Frenzel. Kim byli jego rodzice? Byli wyrobnikami, czyli pracownikami rolnymi, którzy imali się różnych prac w zamian za dniówkę. Nie posiadali jakiegoś wielkiego majątku, poza chatą, chałupą, nic więcej wielkiego majątku nie posiadali. Tak więc Johann Gottfried to taki typowy self-made man, człowiek, który wyszedł z biedy, by stać się twórcą potęgi przemysłowej. Wykorzystał to, co zaoferował wiek XIX, czyli możliwość zainwestowania wiedzy w produkcję. No i okazuje się, że ta przede wszystkim włókiennicza okazała się bardzo dochodowa. Ale jak to się stało, że syn wyrobników, czyli generalnie człowiek wywodzący się z wiejskiej, biedoty, stał się bogaczem? No, tak jak powiedziałem, wiedza. Gdzież on tą wiedzę zdobywał? No najpierw, najprawdopodobniej zdobywał ją wśród okolicznych warsztatów, bo w każdej wsi, tak w powiecie żagańskim, jak i w żarskim, chłopi dodatkowo dorabiali sobie, instalując w domostwach krosna. Tak więc zapewne w młodości przyglądał się pracy u sąsiadów tych warsztatów tkackich. W książce, która została wydana na 75-lecie firmy, napisano, że stukot krosien był nieobcy żadnej żarskiej wiosce. Zatem od początku żył w otoczeniu przemysłu włókienniczego. A później, kiedy dorósł, postanowił udać się na wędrówkę do Czech. Czechy w XIX wieku były terenem, gdzie rozwijał się przemysł tkacki i tam też uczył się fachu. Następnie, kiedy wrócił z tej wędrówki po Czechach, gdzie uczył się zawodu, przybył w okolice Żar. Osiedlił się jako majster tkacki w Kunzendorfie, czyli w podżarskich Kunicach. 23 września 1830 roku 30-letni Johann Gottfried Frenzel tutaj przy ulicy Kąpielowej, przedwojennej Badestasse, otworzył swój zakład, swoją firmę. Otrzymał prawo obywatela miejskiego, który tutaj, w tym miejscu, gdzie także inni żarscy drobni przedsiębiorcy mieli swoje warsztaty, miał swoją firmę. Firmę, która szybko się rozrastała, mimo ograniczeń lokalowych, no bo na parterze były magazyny. No, te magazyny z racji niewielkiej kubatury tego budynku nie były zbyt duże. Trzeba było na bieżąco produkować i sprzedawać towar. Tutaj jednak znalazło się miejsce dla krosien starego typu, no bo oczywiście
Czym się zajmował? Produkcją tkanin. Tkanin wzorzystych. Tyle tylko, że te wzory, które pojawiały się na tkaninach, były bardzo proste. To były jakieś zygzaki, diamenty, krzyżyki. A jakie to tkaniny? A były to tkaniny lniane. Bożary od wieków słynęły jako miejsce produkcji lniarskiej. Tutaj okoliczni przedsiębiorcy produkowali len, który, tkaniny lniane, które były produkowane z miejscowego lnu. Miejscowe warunki, także wodne, sprzyjały produkcji lnu. Nie brakowało przecież na wschód od miasta owych bielarni, stawów potrzebnych do produkcji lnu. No i właśnie ten miejscowy surowiec wykorzystywał Frenzel do produkcji swoich tkanin. A do czego te tkaniny wykorzystywano? Przede wszystkim do produkcji bielizny. I właśnie z bielizny słynął warsztat Frenzla. Jak powiedziałem, szybko ten zakład się rozrasta, mimo że wciąż mieści się w tej niewielkiej kamienicy, w rzędzie takich samych niemalże kamienic, które tu się niegdyś znajdowały. Jak on to robił? No, przede wszystkim wykorzystywał metodę nakładu, czyli zlecał produkcję, przetwarzanie surowca tkaczom, którzy wykorzystywali swoje domowe warsztaty. W połowie wieku XIX zatrudniał już 800 osób, które mieszkały nie tylko w Żarach, ale na przykład w Iłowej. Jak sprzedawał swoje produkty? Ano wykorzystywał targi. Dzisiaj targi kojarzą nam się z miejscem, gdzie rozdaje się po prostu ulotki, gdzie firmy prezentują swoje produkty i ewentualnie dochodzi gdzieś tam na zapleczu do jakichś bliższych rozmów biznesowych, a umowy podpisuje się już gdzie indziej. Natomiast w tamtych czasach targi służyły spotkaniu producenta i konsumenta. I właśnie na takich dużych targach organizowanych przede wszystkim w Saksonii, ale również w Berlinie, sprzedawał swoje produkty Johann. Od 1860 roku współudziałowcem, a tak naprawdę człowiekiem, który wkrótce, bo w 1864 przejął firmę, był syn Johanna Gottfrieda Frenzla, czyli Theodor. Theodor Frenzel, który postanowił zdecydowanie zmienić działalność tejże firmy, tym bardziej, że zięciem był nie kto inny, a Rudolf Bahn, wielce zasłużony dla miasta przemysłowiec pochodzący, no nie akurat stąd, ale z Havelbergu, ale właśnie ten fakt, że pochodził nie stąd, sprawił, że dzięki Rudolfowi Bahnowi zmieniono całkowicie sposób sprzedaży produktów. Przestano sprzedawać na owych targach branżowych, a zaczęto bezpośrednio szukać odbiorców towarów wyprodukowanych w zakładach. A cóż to były za towary, bo okazuje się, że nowy właściciel Theodor i współudziałowiec Rudolf Bahn doprowadzili do znacznej modernizacji zakładu. Zrezygnowali oczywiście z tego niewielkiego warsztaciku przy Kąpielowej oraz z systemu nakładu na rzecz wielkich zakładów, które wzniesiono tutaj, przy ulicy dzisiaj Stanisława Moniuszki. W tych zakładach zamontowano krosna żakardowe. Cóż to za krosna? No, to wynalazek francuskiego wynalazcy, który w 1805 roku patentował krosna, w których można było za pomocą programu, bo były to pierwsze programowane maszyny w dziejach ludzkości, tworzyć wzorzyste tkaniny. Tkaniny, które dowolny wzór mogły przedstawiać. I właśnie takie programowane maszyny na kartach perforowanych tutaj stanęły w tych nowych zabudowaniach zakładów Theodora Frenzla. Mimo że zmienił się główny właściciel, to jednak firma nie zmieniła nazwy. Stąd też tenże napis, który widniał na nowym budynku fabrycznym, czyli J.G. Frenzel. Napis, który jak widać po wojnie próbowano zamalować. Dzisiaj farba już znika, odsłaniając ten napis, a o ten napis po wojnie była wielokrotnie awantura w lokalnej prasie, aby ten napis zamalować. Także on był nie raz, ale co najmniej dwa razy zamalowywany, ale jak widać i tak farba poddaje się czasowi. W tych zakładach produkowano na eksport do Stanów Zjednoczonych,
Stany Zjednoczone stały się głównym odbiorcą produkowanych tutaj tkanin lnianych, ale również bawełnianych. Pomógł tutaj także kryzys związany z amerykańską wojną secesyjną. Tak więc tutaj kolejnym odbiorcą był Berlin. Także na rynek berliński dostarczano tkaniny wzorzyste, bawełniane, produkowane na tutaj krosnach żakardowych. Krosna, które napędzane były przez pasy transmisyjne, także w tutejszych halach był ogromny szum, hałas tych pasów, które napędzały owe krosna, a z kolei siła była napędowa była przekazywana z maszyny parowej, także był tutaj huk. No i ten huk trwał do II wojny światowej. Podczas bombardowań miasta w kwietniu i maju 1944 część krosien została uszkodzona, no a po wojnie zdekompletowane krosna nie były już wykorzystywane i na początku lat 50., kiedy tutaj znajdowała się tkalnia Słońce 2, te krosna wykazywane były w spisie inwentarzu jako zdekompletowane i zdemontowane. Na początku lat 70. XIX wieku wzniesiono nową siedzibę firmy. Firma się rozwijała, miała piękne, wielkie zakłady i hale, w których dudniły krosna żakardowe, więc potrzebny był nowy budynek. Nowy budynek, gdzie mieszkała dyrekcja, gdzie mieściły się biura. I ciekawa rzecz, mianowicie na dachu, na starych ilustracjach widać pewną antenę. Cóż to takiego? Ano w związku z tym, że firma eksportowała na cały świat, konieczne było szybkie porozumiewanie się z kontrahentami. Dlatego też tutaj doprowadzono odrębną linię telegraficzną. To stąd Theodor Frenzel mógł nadawać i odbierać depesze z całego świata do swoich kontrahentów i od nich przyjmować zamówienia. No dzisiaj stan willi zwanej willą Frenzla albo Kanonenwilla no nie przedstawia budującego obrazu. Niestety budynek sprzedany prywatnemu właścicielowi popada w coraz większą ruinę. Firma pod rządami Teodora Frenzla i Rudolfa Bana rozwijała się bardzo dynamicznie i w związku z tym zaszła potrzeba zbudowania nowych zakładów, zakładów numer 2, które powstały przy ulicy dzisiejszej Broni Pancernej. Te zakłady oddano do użytku w 1897, a rok wcześniej, w 1896, pełnomocnictwo do kierowania firmą zdobył wnuk Johanna Gottfrieda Frenzla, syn Teodora Frenzla, Georg. I to on od 1899 roku zarządzał całością zakładów, składających się z dwóch zakładów. Właśnie tych przy Broni Pancernej, czyli Lessingstrasse oraz przy ulicy dzisiejszej Stanisława Moniuszki. Oczywiście najnowocześniejsze były te przy Lessingstrasse. Tutaj znajdowała się nowa maszyna parowa, sprzężona, która dawała więcej mocy. Tutaj także wprowadzono energię elektryczną szeroko. Tutaj także doprowadzono, za moimi plecami znajdowała się niegdyś bocznica kolejowa, także tutaj gotowe towary odbierano z rampy, jak również dostarczano surowiec. Surowiec, którym była bawełna obok lnu, które to nadal materiały z lnu wykonywano w tych zakładach. Po wojnie tutaj mieściła się tkalnia Słońce 1 i tutaj te zakłady zostały przejęte przez państwo, a następnie po likwidacji żarskich zakładów przemysłu lniarskiego, później przejęte przez żarskie zakłady przemysłu bawełnianego, a w końcu zakłady przejęte przez Dekorę, czyli zakład tkanin dekoracyjnych. Dzisiaj już tych zakładów nie ma, ale za to pozostał piękny budynek administracyjny, wykorzystywany jako siedziba i regionalnej oraz telewizji regionalnej. Teodor i Georg Frenzel byli mocno zaangażowani w życie lokalnej społeczności. To dzięki Teodorowi powstała m.in. Wyższa Szkoła Tkacka, którą, jak wiemy, założył Rudolf Bann, no, ale przecież on był udziałowcem Teodora Frenzla, jego firmy. To dzięki niemu powstała również łaźnia miejska. To Teodor ją ufundował, właśnie, które znajduje się przy ulicy dzisiaj Bohaterów Getta. No a Georg
dał pieniądze i zaangażował się w budowę wieży Bismarcka, której setną rocznicę w 2014 roku rozpoczęcia budowy obchodzimy. Teraz odwiedziły nas dwie interesujące osoby, potomkinie owych Frenzlów, wnuczka i kuzynka wnuczki tego zasłużonego rodu Frenzlów. Spotykamy tutaj pana Edwarda Zysa, emerytowanego nauczyciela Zespołu Szkół Budowlanych, nauczyciela języka niemieckiego, jak również tłumacza, i jest tutaj z dwoma paniami. Tak, to jest pani, może zacznę od pani Gabrieli, pani Gabriela Frenzel, więc jak już samo nazwisko mówi, jest z rodu Frenzlów, znanych, powinna być przynajmniej ta rodzina znana w Żarach, i jej kuzynka, pani Brigitte Kuske. Panie Edwardzie, a mógłby pan zapytać, jak dzisiejsza wycieczka po Żarach, jakie wrażenia? Was sagen Sie zu dem heutigen Aufenthalt im Żary, zu unserem Ausflug, zu dem Spaziergang? Also wir sind überwältigt. Also wir haben uns gar nicht vorgestellt, dass es hier noch so schön ist. Ich habe immer gedacht, das wären alles Trümmer, dass so viel von Sorau übergeblieben ist, was man noch sehen kann und was auch so gut erhalten ist. Das hat mich sehr erstaunt, muss ich sagen. Jesteśmy pod wrażeniem, bo w zasadzie myśleliśmy, że tak wiele się nie zachowało, że większość to będą ruiny. Ale jestem zdziwiona i jestem rzeczywiście pod wrażeniem, pod pozytywnym wrażeniem. Rodzina Frenzlów zapisała się w historii naszego miasta złotymi zgłoskami. Co takiego warto, na co zwracać mieszkańcom, żeby zwracać uwagę z tego dziedzictwa Frenzlów? Die Familie Frenzel hat sich dann auch in die Geschichte dieser Stadt mit goldenen Buchstaben eingetragen. Was würden Sie besonders betonen? Ja, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich im Gegensatz zu meiner Cousine hier gar nicht geboren bin. Ich habe eigentlich von dieser ganzen Geschichte wirklich erst in den allerletzten Jahren erfahren. Interessanterweise über das Internet, als ich da Fotos gesehen habe und dann festgestellt habe, ja, das stimmt überein mit den Büchern, die ich kannte. Also, dass doch viel noch zu sehen ist von den Textilfabriken. Ich denke natürlich, die Familie Frenzel war eine sehr bedeutende Familie. Sie hat ja, wir haben schon gerade gesprochen darüber, viele Dinge gesponsert. Also besonders der Theodor Frenzel, was vielleicht manchmal in Vergessenheit gerät. Wie diese Badeanstalt hier, von der wir gerade stehen. Oder wie dieses Bismarckturm. Oder die Badeanstalt, also ja, also er hat einiges hier, die Orgel, genau, die Orgel in der Hauptkirche hat er gestiftet. Und von daher denke ich schon, dass diese Familie mit der Textilindustrie hier ein großer Motor war für den Ort. Myślę, że rodzina Frenzów była dosyć istotnym motorem napędowym dla przemysłu włókienniczego w mieście. Ja w odróżnieniu od mojej kuzynki nie urodziłam się tutaj i dopiero później zainteresowałam się całą historią rodziny. Większość moich informacji pochodzi z internetu, kiedy to zaczęłam konfrontować ze swoimi pamiątkami, z informacjami z grona rodziny, to stwierdzić mogłam, że rzeczywiście to się pokrywa. No, jestem też pod dużym wrażeniem. No, przede wszystkim myślę, że warto podkreślić także działalność charytatywną Frenzlów, w szczególności Teodora Frenzla. To właśnie z jego pieniędzy, w spadku właściwie po Teodorze Frenzlu, została wybudowana, no nie do końca, ale była zaczęta budowa wieży Bismarcka. To Teodor Frenzel w roku 1907 sponsorował organy w kościele, w dzisiejszym kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa. Także Teodor Frenzel wyłożył pieniądze na budowę łaźni miejskiej w 1886 roku. Po latach powojennych, kiedy wymazywano i nazwisko Frenzla, mam nadzieję, że dzisiaj to dziedzictwo będzie widoczne i będziemy o nim pamiętać. Dziękuję Państwu za uwagę.